jeszcze my mamy za mało wiedzy o tej rozbudowie, w tym sensie, że pan prezes Napierała mówił, że jeszcze około 2 lat będzie robiona dokumentacja. Także dlatego wiemy o tym, rozmowy wójta gminy z deweloperami, żeby było dofinansowanie, natomiast to jeszcze trzeba uwierzyć, żeby już tu wleść, gdzieś tam 19 czy 18 rok, czy 17 już może nawet, dofinansowanie i rozbudowę. Natomiast na tej chwili będziemy mówili za godzinę czy za pół o tym, że jednak no, będzie to realizował. Ale tu w tej chwili jesteśmy 19 września i ten zapis można by może jakoś zaprowadzić, natomiast jest taka myśl. Joanka ma być, dofinansowanie musi być. Mam jeszcze takie pytanie. Gdzie w załączniku numer 1 znajdą kwotę 800 tysięcy rocznie z ostatniej środki punktu ustroju? To znaczy ostatni kropki usług od 8, tak? Dofinansowanie deweloperów. Tak, że co roku będą nam wpłacać do kasy 800. Nie, to się planuje. Troszka, ale mówimy o dokumencie planistycznym. No to się planuje, że nie jest wcale skoro zaplanowane na podanie. To trzeba by teraz pisać do to znaczy, to będzie na pewno, to znaczy tak, nie wiem czy, to dopiero się zaliło. Szanowni Państwo, czy możecie posłuchać? Znaczy, nowy dróg wieloletni problem finansowy, tak, jest umocowany, także, ale nie ma kolumny związanej z wpływami od deweloperów, czyli to będzie na pewno w dochodach ogółem, czyli w kolumnie 1, natomiast bardziej szczegółowo tutaj nie będzie, bo mamy tak, mamy dochody majątkowe, tu mamy dotacje od kogokolwiek tak naprawdę, w sensie mówię teraz, czy Urząd Marszałkowski. Tu również są wpływy ze sprzedaży majątku. To są dochody majątkowe, natomiast te dotacje na ten rozwój to będą tylko w tym przypadku, w przypadku tego dokumentu będą tylko w dochodach ogólnych. Tu nie są odpowiednie pory problemu. Dochody bieżące czy majątkowe? Bo nawet pan zszedł na dochody. One będą majątkowe. Będą lub bieżące. Dlaczego pan mówił o majątkowych? Dlatego nie, bo rozszerzałem, mówiąc o tym, że nie chcę rozszerzać, bo tylko się trzymać 800 tysięcy. Nie, bo pani chce tu ingerować to, co ja mam tu mówić. No, chcę pokazać, przemycić tutaj parę informacji, jak się, z czego się składają te załączniki. Ale jeżeli pani mówi, one są tylko w dochodach ogólnych. Nie, pytanie pana Przestackiego. Mówię, w dochodach ogólnych, w dochodach jest konkretne 800 tysięcy i tylko ta informacja. Kolumnie 1 i kolumnie 1, 1. One są oczywiście w przypadku dochodu budżetu rocznym, one tam mają określony paragraf, określony. Jak mają w budżecie? Sobie, że 0,75, no to... No tego nie mam w tej WPF-ie, także... Bieżący. Pani Przestacki, jeszcze jakieś pytanie? To będzie dział, tak? 0,75. W zależności od tego masy, jeżeli będzie na oczyszczanie, no to będzie 0,10, to będzie dział, a rozdział będzie 0,10. Te pieniądze są znaczone. Znaczone. Nie są, nie ma takich znaczonych pieniędzy, są znaczone. Nie, no jeżeli są przeznaczone na oczyszczalnie, to są wskazane po prostu. Oczyszczalnie jest robiona. W 2013 i 2014 zakładam, że już albo jest, albo już jest ta opłata. A wpłaty na oczyszczanie są zrobione już tym rokiem 2020. Tak naprawdę jest oznaczone. A ile ma w tej chwili uskładane? No, nieznaczone. Bo też mówię, że nieznaczone. Ale ile tam jest? Aha,
w jakikolwiek sposób jest policzone, ile płaci są dokonane, że w ten sposób. Tak, że nie powiem, ile już dostało. W tym roku mamy, w mojej pamięci, 800 tysięcy wkład od Nikola, jakichś tam innych deweloperów, którzy wpłacają od każdego mieszkania. Czyli zakładamy, że ten poziom